Leśniczówka gromadziła przed telewizorami wiernych fanów. Od dawna krążyły plotki o tym, że serial zniknie z anteny. Właśnie oficjalnie potwierdzono ostatni odcinek. Leśniczówka to serial, który zamknie się w 932 odcinkach. Choć fani najchętniej oglądaliby go codziennie, władze TVP zadecydowały o zakończeniu historii bohaterów tego serialu. Fani nie ukrywają swojego rozgoryczenia, Leśniczówka to serial, który zamknie się w 932 odcinkach. Choć fani najchętniej oglądaliby go codziennie, władze TVP zadecydowały o zakończeniu historii bohaterów tego serialu. Fani nie ukrywają swojego rozgoryczenia, Leśniczówka znika z anteny, blisko 100 aktorów zostało bez pracy, gdy TVP ogłosiła, że nie będzie kolejnego sezonu Leśniczówki. Jolanta Fraszyńska, Sambor Czarnota, Maria Pakulnis czy Marek Bukowski zostali bez pracy i źródła dochodów, które z pewnością nie było do pogardzenia. To dramatyczna sytuacja dla wielu aktorów, zwłaszcza że koszty życia wzrastają. Już są podwyżki cen żywności, a za chwilę poszybują ceny za prąd, przekazała Światowi Gwiazd jedna z aktorek. Tymczasem nie ma już wątpliwości, że Leśniczówka nie będzie cieszyć oczu kolejnymi odcinkami. Tym, którzy nie wyobrażają sobie bez serialu życia, zostaną powtórki. Leśniczówka. Widzowie rozgoryczeni, tuż przed emisją ostatniego odcinka tej serii na profilu Leśniczówki na Instagramie pojawiło się wzruszające pożegnanie. Przed nami ostatni w tym sezonie odcinek Leśniczówki. Chcielibyśmy serdecznie podziękować za to, że tak tłumnie gromadziliście się Państwo przed telewizorami i że mogliśmy gościć w Państwa domach. Dziękujemy też za Waszą aktywność na tym fanpage, za każde jedno serce pod naszymi zdjęciami i postami, za każdy kontakt i komentarz. Przed nami wakacje, mamy nadzieję, że będzie to dla nas wszystkich czas wytchnienia, odpoczynku i spokoju. Wierzymy, że prędzej czy później spotkamy się znów w Domu Dobrych Drzew, nie ma już wątpliwości, że kolejnych odcinków nie będzie. Fani serialu nie kryją rozgoryczenia i w komentarzach dają znać, co myślą o tej decyzji władz TVP. Beznadziejna decyzja. Będziemy tęsknić, jak można tak fajny codzienny serial kończyć? Skoro narzekacie na oglądalność, bo zmieniła się godzina, to ma logikę, może warto wrócić do 20. Bardzo głupia decyzja, PiS wróci i przywróci, spokojnie, piszą fani serialu.